czerwca 2021, poniedziałek. Przyszłyśmy pływać do tutaj nad jezioro. O, i patrzcie, ile jest tutaj przypiętych rowerów. Was pa. O, tyle rowerów jest. Misiu, chodź tu bliżej. Pierwsze dwa ujęcia Marysia mi zamknęła, ale teraz już nie będzie mogła mi wyłączyć, bo pływa. Jesteśmy znowu w kamieniołomie na Zakrzówku i kąpiemy się. Za niedługo będzie zachód słońca, bo niestety trochę tutaj hałas jest. O, słoneczko zachodzi. Tak. Moje własne tutaj fety mam położyć, żeby wiedział, gdzie są. No, tutaj ludzie się różni schodzą, młodzież. Nie każdy się tak zachowuje, że liczy się z innymi ludźmi, jakieś przekleństwa, krzyki, no ale niestety tak jest, zwłaszcza na nieszczerzonych kąpieliskach. Tutaj jakaś grupa takich nastolatków troszeczkę rozrabia. Za karę ich uwiecznię na moim kanale. Nie wiedzą, że tutaj znana youtuberka się pojawiła. Za chwilę wejdę, będę się kąpać. Na razie mam na sobie sukienkę. Dlatego, że chciałam coś ponagrywać co nieco. Zdążyłyśmy w ostatnim momencie, bo patrz, słońce zachodzi, zaraz będzie zimno. No to mama, weź chodźmy do wody. Co, ty dzisiaj nie pływasz? No już idę pływać wobec tego, już idę. Ej, się rozebrać. Mam rozmazane oczy? Nie. Nie, podejdź bliżej, zobaczymy. Pokaż się dzisiaj troszkę bliżej do kamery, bo ja tu nie mam zoomu, nie mogę zbliżać. Jak się czujesz? Kto to oczy maluje do kąpieli? Ale mam rozmazane? Nie, nie. Okej. Fajnie było, Marysiu, wczoraj jak... no co? Marynia! Kochanie! Ej, patrz! Ludzie też mają taką kulejną elektryczną, ale nie masz jeszcze czekaj, nie nagrywaj. Wyłącz. Idę popływać. Nie, no dobra, to ja już do ciebie idę. Nie, no chodź. Potem znowu mi powiedzą, że ci się coś dzieje. Chodź. Nie udawaj, proszę. No i czego tak robisz? Czemu tak udajesz? Czekaj, już! 28 lipca 2021, poniedziałek. Nie wzięłam statywu, muszę opierać telefon o skałę. Znowu się kąpiemy. Dzisiaj mam taką fajną sukienkę. Thank you.
koronawirus. Słuchajcie, chyba się nie będę tak po prostu prezentować w tym kostiumie kąpielowym ciągle, bo muszę tak schudnąć z kilogram, bo zauważyłam na tym wczorajszym filmie, że jestem trochę gruba. Tutaj są takie skały fajne, patrzcie. Krzemienie, to można z tego iskry. Jakiś granit czy co? Fajne, nie? Można z tego iskry jakieś tutaj wykrzesać. Wczoraj robiłam nagranie, miałam live'a od godziny 22, tak mniej więcej do 3 rano, 4,5 godziny. Było bardzo fajnie, dziękuję za Waszą obecność. A teraz jestem nad wodą i odpoczywam sobie. Słoneczko nam zaszło, ale ciepło jest. Dzisiaj znowu prawie 30 stopni w Krakowie, także pływałyśmy sobie z Marią. No i pójdę troszeczkę popływam, tylko zepnę włosy. Chyba nie będę moczyć włosów. I potem wracamy do domu. Zmontuję, przygotuję takie dwa filmy na kanał Marysi. Jeden w dniu rozdania świadectwa, takie nagranie z jej tatą, a drugi film, coś tam jeszcze było. Aha, zakupy, jak pojechałyśmy do Castoramy, do Decathlonu i do kina w sobotę. To te filmy, takie daily vlogi, trafią na kanał Marysi, dlatego że ja w międzyczasie już opublikowałam daily vlog w niedzielę, a chcę mieć po kolei nagrania, także Marysię tutaj pokażę. W międzyczasie jakieś filmy wgram. No i to jest właśnie to miejsce, gdzie ja bardzo często chodzę. Ja ci teraz zeskoczę. Ale czego nie, dobra, nie chlap, bo ja się tam umówiłam potem z kimś. Marysia, to mi nie wyschnie, będzie mi zimno. No mamo! Patrzcie, co mi zrobiło. Mama, ale wejdziesz do wody, zaraz będzie zimno i w ogóle nie wejdzie. Dobra, to idę odłożyć telefon, dobra? Tylko ładnie, powiedz coś. Ej, ładnie mamy, na koniec. Rozwiązać oczy? No tak troszkę. A po co malowałaś oczy? Czekaj, odwróć kamerę. Tuszem się nie maluje oczu do kąpieli, bo się ale zawsze ja... rozmarzą. Ja nie malowałam tuszem. No tym pisakiem, a ja maluję no sobie tym, ale... kredką do oczu i mi się wtedy nie rozmazuje w kąpieli, ale wiesz? Kredki, ja potrzebuję mieć coś takiego w płynie, bo jak maluję kredką, to jakoś tego za mało jest. Dobra, idę odłożyć kamerę i popływamy troszeczkę. Coś tu chyba jest nie tak z tym horyzontem. Trzeba nagrać. Na Facebooka.
Widać coś? Jak się piesą nazywa? Ej, mama, chyba? Kleopatra! Mamusia, weź mnie stąd! Kleopatra? Mamusia! Mamuś! A to chodziło! A weź po cichu, bo rączki za podoba mi się strój. Jest zimniejszy. Jest taki spokojny. Jezus, chyba mnie urządzi. Poświęcę sobie żabeczką. Nie wiem. I staraj się jak najwięcej przepłynąć, wiesz? Tam nie pójdź, tam nie pójdź. Komara mniej. Kulka, nie mogę. Jest, cały czas widzę. Kulkę mam. Proszę. Syreny złowiłaś, nie płycie. Co już nie mam płycie? Dobra, i ćwicz sobie tu na tej kuchni wąsie. Co tam się dzieje? Ja się nie będę zanurzać, bo jak już będzie się zanurzać. Ale już jest się tak zasłonił tym, że... A ja jestem strasznie nieufna i... O, na chwilę się obróci. Nie, no ja wiem, że to wystarczy. Słyszycie? Tu ja stoję. A to byłby straszny pech, nie? To pech. Kurwa! Ale nie, kulkę złapałam. Czekaj, no teraz pobawimy się. Are you ready to go? Czy to żaba widzi? Jedi. Przerywam na razie nagrywanie, bo chcę się pobawić trochę z wodą, nad wodą z Marysią i odłożę ten telefon do plecaczka, bo nie ma mi kto pilnować. W każdym razie dzisiaj jest 28 czerwca 2021 rok. Poniedziałek, pływamy sobie znowu tutaj. I troszeczkę się tu zmieniło. No nie wolno tu przebywać raczej na tym terenie budowy, więc mam nadzieję, że nie będę znowu wzywana gdzieś na policję z tego powodu. Ale jest tak gorąco w Krakowie, no nie da się wytrzymać się po prostu normalnie tutaj. Już nie pływasz? Nie, bo trochę, jeszcze jest marznukiem i się trochę tam zamarzłam i ja zachmielę. Dobra, to... Widziałaś, co sobie zrobiłaś z etui? Bo chyba nie. Aha, dobra, to ja zaraz sprawdzę. Zdarłaś skórę. Aha, no trudno. O, w zależności od perspektywy wygląda się chudo lub grubo. Na przykład z tej perspektywy to jest w porządku. Nie, o, ktoś mnie ugryzł, jakiś łobuziak mały. Chcę już do wody! Dziadu jeden. Nie, ale tak blisko nie podchodź. Dziadek jeden. Kochasz mamusię? Nie. Powiedz, że tak. Tak. A tak bardzo czy troszkę? Tak... bardzo. No dobrze, patrz się. O mój dzi... No ale patrz! No obróć głowę. Nie, bo ty mi chcesz wyłapać. No nie, ale obróć głowę tam. Dobra, na razie ja zatrzymam. Ej, no co robisz? Kochasz? Nie. Kochasz, nie? Kocham, no. Dobrze, pa. Pa. Dobrze, idę jeszcze popływać i tak kilka słów komentarza, krótki komentarz. Pojawiły się wczoraj opinie, że moja córka jest niegrzeczna.
że ja hałasuję jej w domu na live'ie. I różne takie uwagi dostałam, poprzesyłano mi print screeny. Muszę poczekać, aż zjem cukierka, bo dostałam cukierka od córeczki. I nie mogę zapowiadać. No, a ja nie mogę tutaj pływać. Nie, uważaj tutaj. Bo tu jest bardzo głęboko. Tak. A tu? Tak, tak, tam nie podchodź. A tutaj jakieś... Wszędzie jest głęboko. Tutaj nie podchodź. Możesz tylko tam, gdzie ten pan. Ale tu nie mogę. Ale co, czy, ale to tylko tu chyba jest głęboka woda, a tu już nie. Dwa pytania to zrobili. Ja właśnie nie wiem, o co chodzi z tymi bojami. Czy nie wolno ich przekraczać, bo tu jest jakiś taki dół. Ale pani tu się pływa. Ale widzisz, że z kołem. Tu jest jakiś taki dół wykopany straszny. No i tak, tutaj jest straszny dół, bo nie dziwię się, że akurat tu pływają ryby, a tam nie. Tak, a tam na przykład już jest, chyba nie jest tak głęboko. Mogę tu wejść, popływać? Nie, nie, tu jest bardzo głęboko. No, a tam można nawet... Ile to może mieć tych metrów, czy tam... Nie wiem, bo tu są takie w niektórych miejscach takie doły, że mają po 20 metrów, tak wiesz, kilka pięter w bloku. Czyli, ale może być tutaj taki dół, jak ma... Jak nasz blok. Ale, a na przykład taki dół, jak ma babcia Helena? No raczej nie. Aż taki to nie. Taki... Ej, patrz, ale to połowa takiego wieżowca to może być w niektórych miejscach. Taka mata była w Tepko właśnie. Aha, no to musimy sobie kupić. Ale to jest fajne, bo to jest takie trochę gąbkowe i to jakoś się tak nie wbija. A czemu ty robisz tego kucyka tak z przodu sobie, a nie jakoś z tyłu? Bo się przyzwyczaiłam, bo jak robię makijaż, to wtedy sobie tak spinam, że nie mogę znaleźć opaski. Bo sobie odgarniam włosy, żeby nie zatłuszyć z tymi sprzętami. Się nauczyłam, to też tak. Jakiś taki rozczochrany ten mój kotek. To jest głęboko. O, znalazłam sobie jakieś ustronne miejsce, gdzie będę mogła komentarz nagrać. Tylko, że jak znam życie, zaraz mnie córeczka zawoła. Patrzcie, tu jest taka druga wyspa. O, dużo tam jest ludzi. Tu jest właściwie fajnie i mogłyśmy tutaj przyjść. I tutaj się ludzie kąpią. No to jest teren budowy, nie można, pisze zakaz wstępu, no ale ludzie już nie mogą się doczekać, kiedy ta budowa się skończy, już przychodzą się kąpać. Bardzo piękny jest ten akwen tutaj. Słoneczko zaszło. O, ja zawsze live'uję na tych skarpach. Tam przeważnie stoję. Teraz w środku kadru, tam jest widać taki biały punkt, to jest suknia panny młodej. Tam, gdzie takie najwyższe drzewo i trochę na prawo. I ja tam przeważnie live'uję, nagrywam, bo tam jest największy punkt taki widokowy na całe jezioro. A z drugiej strony też jest wzgórze i tam jest bardzo fajnie, sympatycznie, żeby nagrywać. No więc pojawiły się komentarze po wczorajszym live'ie 27 czerwca, że hałasowałam, stukałam w butach na obcasach, śpiewałam. Dziecko nie mogło spać, przebudziło się, denerwowało, jakoś nieodpowiednio się do mnie córka odzywała. Natomiast trochę się to trollom nie udała ta zasadzka, te komentarze, dlatego że moja córka nocowała wczoraj u koleżanki, z którą byłyśmy tutaj na Zakrzówku pływać. Zresztą dzisiaj ta koleżanka będzie u nas nocować prawdopodobnie. Taka dziewczynka z jej bloku, bardzo fajna, sympatyczna. I ona już u niej była o 20 wieczorem wczoraj, ale przyszła po jakieś rzeczy, tam ubranka, zabawki. Parę słów powiedziała do mojego live'a, pożegnała się. Natomiast ludzie tam zaczęli komentować, że ja hałasuję w nocy. No nie muszę się tłumaczyć, gdzie jest moje dziecko w tym czasie, kiedy ja nagrywam filmy.
czy śpi, czy jest w domu, czy go nie ma, czy jest z opiekunką, czy z moją mamą, czy z byłym mężem, czy jest sama, czy z kimś. Marysia ma 11 lat, prawie, za pół roku skończy i nie ma potrzeby za każdym razem tłumaczenia, jak ja jestem w pracy, robię live'a, nagranie, film, gdzie jest moje dziecko, to po pierwsze. Po drugie, to moje mieszkanie jest duże, to jest duży lokal, który został kupiony, jak moja córka miała rok, właśnie z tego powodu, żebym nie musiała wynajmować drogiego lokalu na działalność gospodarczą w Krakowie, tylko żebym mogła pracować w domu i nie zostawiać takiego malutkiego dziecka. Przeniosłam się... O, przyjechali płetwonurkowie, straż i będą pływać. O. Mam jeszcze pomalowane oczy, czy wszystko zniknęło? No już prawie wszystko zniknęło. Daj mi lusterko, ja się jeszcze podmaluję, dobra? No. Słuchajcie, przerwało mi się na chwilę nagranie, musiałam skończyć. Przyjechali płetwonurkowie i... Ciekawa sytuacja. Tą wypowiedź na temat Marysi, live'ów, lokalu, w którym live'uję, to myślę, że przełączę, przeniosę na następny dzień i wtedy się wypowiem. A może jeszcze za chwilkę? Popatrzcie, jak się fajnie ubrali. A to są chyba, jesteś płetwonurkowie, tacy interwencyjni. O, i kurczę, może by mi taki płetwonurek coś powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, 29 czerwca 2021 rok. Byłam na szczepieniu, a tutaj Straż Miejska wystawia mandaty. Tylko sobie tak stanę, żeby mnie nie widzieli. Słuchajcie, przeniosłam się tutaj w miejsce obok, żeby mnie nie widzieli. No ludzie sobie jadą chodnikiem, bo jest mur pośrodku jezdni. Można jechać rowerem wzdłuż jezdni tylko w jedną stronę. To jest ulica Kapelanka, na Przecznicy mieszkam, na ulicy Ceglarskiej. To jest jedna ze stacji benzynowych tutaj w mojej okolicy, stacja Lotos. O, a tutaj w tle osiedle Podwawelskie, w takim wieżowcu mieszka moja mama, tylko bardziej na lewo. Ustawię się tak troszeczkę z tą Strażą Miejską w tyle, a będę udawać, że sobie kręcę tutaj ten podnośnik. Bo po co się mam tłumaczyć, że nagrywam. Potem moja mama twierdzi, że dlatego potem mam te różne wizyty w domu, kontrolę. O, fajne słoneczko wyszło. Otóż to jest początek nagrania daily vlogu 29 czerwca. Wtorek 2021 rok. Natomiast równocześnie dam go na koniec wczorajszego daily vlogu 28 czerwca 2021, dlatego że byłam pływać z moją córką i po prostu rozładował mi się telefon, także musiałam po prostu przerwać to nagrywanie tam. Zgodził się płetwonurek na wywiad z Ochotniczej Straży Pożarnej, mieli taki fajny sprzęt, samochody, przyjechali popływać. Zgodził się na kilka słów wywiadu, no i niestety rozładował mi się telefon i w kamerze też obie baterie rozładowane. Nawiasem mówiąc, idę teraz ugotować obiad i podładuję je, bo znowu idziemy z Marysią pływać. Byłam się dzisiaj zaszczepić, ale nie robiłam nagrania z tego szczepienia, bo jeszcze by mi tam coś nie wyszło. O, tutaj mam, patrzcie, plasterek. Wczoraj nagrywałam taki krótki komentarz o tym, że
trolle, hejterzy mi dokuczają, że dopatrują się w każdym live, nagraniu, filmie, na moim kanale YouTube, blogu, na moim profilu Facebooka, jakichś dowodów na to, że moja córka jest zaniedbywana. Ale zrobię z tego osobną wypowiedź, osobny film, bo nie ma sensu, żeby tutaj się na te tematy wypowiadać. Natomiast też mam osobne nagranie, które trafi na kanał Marysi, www.youtube.com/marysiaknaga, z jej tatą, ze świadectwem w dniu rozdania świadectw. Na wszystkie uwagi, zastrzeżenia, że dziecko ma niewłaściwą opiekę, moje dziecko oczywiście, i że jest zaniedbywane, czy też źle traktowane, albo w ogóle niegrzeczne i zdemoralizowane, to mam taką informację, że Marysia dostała świadectwo z czerwonym paskiem za rok szkolny 2020-2021 w Szkole Podstawowej nr 25 w Krakowie imienia Tadeusza Kościuszki. To jest szkoła o bardzo wysokim poziomie, ja sama tutaj chodziłam, bardzo trudno tutaj dostać wysoką ocenę, możecie mi wierzyć. Bez powodu za darmo nikt dobrych ocen i dobrego zachowania dziecku nie wystawi. Sama tutaj chodziłam do szkoły i bardzo walczyłam o każdą piątkę, czwórkę. Także jestem bardzo dumna, że Marysia ma wzorowe zachowanie i średnio powyżej 5,0 ma, także powyżej 5. No więc twierdzenie, że ona jest niegrzeczna, całkowicie się mija z prawdą, jak również to, że ja jej zakłócam funkcjonowanie, że nie może spać, żyć, jest nieszczęśliwa. Nigdy nikt jej nie dokuczał, nikt nas nie nachodzi, nikt nas nie napadł. Natomiast od pewnego czasu, odkąd się pojawiły zastrzeżenia, że ja dziecku zakłócam spokój, tą swoją pracą w domu postanowiłyśmy, mamy bardzo fajną tutaj zaprzyjaźnioną rodzinę w naszym bloku, mama dziewczynki 11-letniej, właściwie 12-letniej już, starszej od Marysi o rok, i ma syna 14-letniego, i Marysia nocowała w czasie mojego live'a u tej koleżanki. Od 20 już u niej była, tylko że dziewczynki przyszły po jakieś tam rzeczy, zabawki, jak ja zaczęłam live'a i Marysia tam kilka słów powiedziała do kamery, a nie chciała właśnie długo się wypowiadać, bo miała koleżankę ze sobą. Też kiedyś były zastrzeżenia, że na jakimś live'ie się przebudziła i że jakieś rozmowy w głębi mieszkania się zarejestrowały. Też wtedy nocowała u koleżanki. Dlatego, że ona właśnie jej się to spodobało. Normalnie nie za bardzo się zgadzam na to, żeby dziecko gdzieś na noc szło. Ale właśnie ponieważ pojawiły się te zastrzeżenia, że ja przeszkadzam, że hałasuję, że stukam rzekomo butami dziecku, no to się zgodziłam na to, żeby ona u tej koleżanki nocowała, jak również może nocować u babci, w mieszkaniu moich rodziców, u mojego brata lub u swojego taty. Wszyscy mieszkają tutaj w okolicy. No i jeszcze jedna kwestia. Mieszkanie jest w pełni dostosowane do tego, żebym mogła w nim pracować. Od lat pracuję, wieczorami renderuję filmy, w ciągu dnia też live'uję, nagrywam, wracam ze zleceń, ze zdjęć, które robię na ślubach, późno w nocy, czasami o 2, o 3 nad ranem wracam ze sprzętem, muszę zapalić światło, muszę czasami się czegoś napić przed snem. W nocy zajmuję się postprodukcją, renderuję filmy. Mieszkanie jest dostosowane do tego, jest to duży lokal, dwupoziomowy, mamy 4 pokoje. Pomieszczenia są wyciszone. Nie ma żadnej mowy, żeby dziecku to zakłócało tutaj funkcjonowanie. Córka woli, jak pracuję w domu, jestem w domu, niż jak gdzieś jestem z daleka od niej. No to tyle wyjaśnienia i ta wstawka będzie do wczorajszego filmu, ale równocześnie będzie początkiem dzisiejszego filmu. Na razie kończę. Dzisiaj 29 czerwca, bo jeszcze dzień przed nami, jeszcze się coś wydarzy. Pójdziemy chyba pływać i oprócz tego się tutaj szykujemy do wyjazdu wakacyjnego. Jeżeli chcecie patrzeć, co u mnie słychać, to obserwujcie mój profil na Facebooku www.facebook.com/elagawin. Natomiast najbliższego live'a muszę sprawdzić, jak z meczami wygląda sytuacja, ale z tego co pamiętam, 4 lipca w niedzielę, za kilka dni
nie ma meczy i wtedy bym chciała zrobić live'a. Z tym, że upewnię się, bo może coś teraz pomyliłam, że czy ten dzień na pewno jest wolny od meczy. Bo teraz mamy Mistrzostwa Euro, już dwa razy ogłosiłam termin live'a w mojej imieninie. 18 czerwca grała Polska mecz. I teraz ostatnio, 27 czerwca, też był mecz Portugalia-Belgia. Także po prostu nie chcę zrobić tego błędu, żeby znowu nie w terminie meczu. Ja mecze oglądam, interesuję się piłką nożną, ale akurat czasami po prostu śledzę powtórki, nie zawsze na żywo. No jakbym miała jakiegoś przyjaciela, który się tym interesuje, to jak najbardziej bym to wszystko oglądała. No to tyle takiego komentarza. Kończę na razie. Dziękuję za uwagę i jeszcze skończę tym ujęciem tych strażników miejskich. No i tutaj skończę tym ujęciem, że Straż Miejska zatrzymuje ludzi. Chodzi o to, że ja właśnie dlatego nie lubię służb, bo oni ogólnie preferują rozdawanie mandatów, a niekoniecznie pilnowanie bezpieczeństwa. O, schował się, tu odjechałam na bok, schował się ten strażnik za przęsłem i już zatrzymał następnego rowerzystę. Obawiam się, że to mogą być mandaty nieupomnienia. Także no nie jest ciekawie. A akurat z tą stroną też ja często jeżdżę do miasta. I normalnie, gdy tędy wracam, to jadę ulicą, ale jadąc od domu w kierunku centrum, no to nie ma, ulica jest po drugiej stronie, nie ma przejścia, wszędzie jest mur, trzeba jechać naokoło, naddać kilometr, żeby dojechać. Na szczęście z dzieckiem bodajże do 13 roku życia można jechać po chodniku rowerem, aczkolwiek muszę to doczytać, bo być może do 10 roku życia tylko, więc moja córka też dostanie mandat, jak będzie tędy jechać, zarówno. No, na szczęście ona hulajnogą elektryczną może jechać po chodniku. Także kończę to ujęcie. Osiedle Podwawelskie, ulica Kapelanka w Krakowie. Tutaj na prawo idzie się na moje osiedle, a na lewo, na którym teraz mieszkam, a na lewo na osiedle Podwawelskie, na którym mieszkam od wielu lat, tylko tu jest teraz budynek. Także idę sobie. O, tutaj jest moja torba z zakupami. I biegnę do domu. No byłam się dopytać, podeszłam do tych strażników miejskich. Wystawiają mandaty w tej chwili dwóm osobom po 50 zł, ale nie chcieli mi powiedzieć, tylko się dowiedziałam od chłopaka, który dostał ten mandat. I jeszcze uzyskałam informację, że z dzieckiem po chodniku można jeździć, jak dziecko ma po prostu 10 lat. Do 10 lat, a od skończone 10 lat, no to wtedy już jest niestety mandat. Więc mamy trudną sytuację, bo trzeba będzie do szkoły, jeśli rowerem, no to nadłożyć kilometr, nie będzie można tutaj jechać. O, tu jest ten mur, gdzie ja mieszkam. I tam na horyzoncie takie dwa wieżowce, ale za drzewami osiedle Podwawelskie, tam mieszka moja mama w jednym z nich. Czyli w tamtym wieżowcu ja mieszkałam całe dzieciństwo. O, tutaj są ci strażnicy, wystawiają panu mandat. No i tutaj jedna ze stacji benzynowych. Lecę do domu, bo zjemy sobie pierogi ze szpinakiem i pójdziemy popływać z córeczką. A ubrałam się w taką fajną sukienkę z takim czarnym dodatkiem baletki. Muszę sobie kupić czarny plecaczek taki skórzany, żeby po prostu się przemieszczać gdzieś na jakieś przechadzki. Nie zawsze mam ochotę jechać rowerem, nie zawsze samochodem, nie zawsze z hulajnogą. Czasami mam ochotę się przejść, ale dzisiaj przeszłam prawie 4 km z tą torebką i z tymi rzeczami, no to trochę mi ciężko. Moja torebka i zakupy. Trzeba było się zapakować do plecaczka.